Dzień dobry wszystkim w Codzienniku Biblijnym. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy dzisiaj takie słowa. Pierwsze zapisane w V Księdze Mojżeszowej w rozdziale 2, 7 wiersz. Był Pan Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie brakowało. Z kolei apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 6 rozdziale pisze tak. We wszystkim okazujemy się sługami Bożymi wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jednak jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Są rzeczy, na które nie mamy wpływu i których nie znamy. Nasze zamartwianie się też nic nie da. Chyba że jakimś cudem zmobilizuje nas to do działania. Bywa czasem tak, że perspektywa innych ludzi, będących w zupełnie innym położeniu, dużo trudniejszym niż nasze, potrafi wskazać nam nasze bogactwo i obfitość, których wcześniej być może nie zauważaliśmy. Ludzie, którzy chodzą z Panem Bogiem na co dzień, mają taką możliwość. Kto z tego korzysta, kto nie, to już jest inna sprawa. Aby widzieć rzeczy inaczej, a czasem wręcz odwrotnie niż ludzie pokładający ufność w sobie samym czy w tym świecie. Niektórym się zdaje, że Pan Bóg powinien tym wierzącym tak błogosławić, aby nie brakowało im zdrowia, szczęścia i pomyślności w każdej pojedynczej rzeczy. A jak im się coś złego dzieje, no to albo sobie na to zasłużyli, albo ten Pan Bóg jakiś lichy. Tymczasem zobacz, że rzeczy takie jak radość, pomyślność czy wewnętrzny pokój nie może zależeć od czynników zewnętrznych. Wyobraź sobie sportowca, olimpijczyka, który na zawodach chce zdobyć pierwsze miejsce. Zamiast treningu woli jednak dobrze się wyspać i dużo odpoczywać, gdyż relaks pozytywnie na niego wpływa. No nie da się tak. Dobry sportowiec dostosowuje swój dzień do celu, jaki ma przed sobą. Czasem go boli, czasem jest głodny, czasem wyczerpany, czasem daleko od domu, może nawet zdołowany ciągłymi ćwiczeniami i walką z własnymi ograniczeniami. Ale idzie do celu, idzie do przodu. Kiedy weźmie do ręki puchar czy złoty medal, żaden trud nie wyda się daremny. W V Księdze Mojżeszowej w rozdziale 2 Pan Bóg mówi do Izraela, że był z nimi i niczego im nie brakowało. I kiedy w końcu przeszli przez pustynię, dotarli do celu swojej wędrówki. Chociaż nie wszyscy, ci, którzy myśleli o wygodach, przyjemnościach, tęsknili za przeszłością, oni pomarli na pustyni. Ci, którzy uchwycili się celu i byli wierni, otrzymali dziedzictwo. Z kolei apostoł Paweł pisze do Koryntian: wiemy, kim jesteśmy. Sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości. Dlaczego cierpliwości? Bo życie tutaj na ziemi jest drogą przez pustynię i wiele musisz znieść, jeśli chcesz dojść do celu. Ale Paweł, chociaż w uciskach, w potrzebach, w utrudzeniu, w smutku, chce żyć tym, co ma przed sobą. Podejmuje decyzję, że będzie wdzięczny, będzie czuł się obdarowany i będzie usługiwał, ubogacał innych w tym, co ma. Jeśli Twoje serce żyje tylko tym, co widzą Twoje oczy wokół Ciebie, co słyszą Twoje uszy w mediach, może być Ci trudno. Osobie wierzącej może być tak samo trudno, ale jeśli znasz Pana Boga, znasz Jego obietnice, sposób Jego działania, Jego motywy, przypomnisz sobie cel, w jakim wkraczasz w kolejny dzień, tydzień czy miesiąc. Pan Jezus, chociaż żył w Bożej obecności tu na ziemi, chociaż żył Bożą mocą na co dzień, doświadczył wszystkich możliwych trudności, bólu i cierpienia i wygrał, bo miał przed sobą cel. Życzę Ci tego, abyś opierał każdego dnia swoje życie na jedynie pewnym fundamencie, na przyjaźni z Panem Jezusem. On pomoże Ci widzieć i rozumieć lepiej i więcej. a niemiecki pisarz o imieniu Arno, nazwiska nie przeczytam, bo boję się, że się pomylę, napisał tak: od stworzenia świata Bóg codziennie okazuje swoją dobroć. Czas przemija, my przychodzimy i odchodzimy, a Boża wierność się nie zmienia. Dziękuj Panu Bogu, cała ziemio. Zrozumcie, ludzie, że Jego łaska i miłosierdzie obejmują nas wszystkich teraz i po wszystkie czasem. Panie, dzięki Ci za to, że Twoja wierność, Twoja łaska nigdy nas nie opuszcza i że jesteś z nami każdego dnia. Pomóż nam dzisiaj o tym pamiętać, abyśmy cały ten dzień mogli przeżyć razem z Tobą, w radości, z wdzięcznością. Ty nas, Panie, prowadź i błogosław przez Pana Jezusa. Amen. Życzę wszystkim dobrego dnia. Zostańcie z Bogiem.